wakacje chylą się już ku końcowi, więc i nasz cykl aktywne wakacje na wodzie należałoby już kończyć. Kończyć go będziemy poleceniem sportu dla absolutnie każdego. Nie ma tu ograniczeń wiekowych, wagowych czy jakichkolwiek innych. W dodatku to miejsce jest zlokalizowane w ścisłym centrum miasta. W otoczeniu leżaków, piasku, przy beach barze Popo Vice będziecie mogli poślizgać się na skimboardzie. Jak to jest zrobione, z czym to się je i czy faktycznie da się to zakończyć suchą stopą? Ja nie sądzę, ale może Przemek jest innego zdania. Są dwa typy skimboardingu, flatland i wave. My tutaj na torze mamy flatland. Wymagane jest kilkucentymetrowa tafla wody. Biegnie się z deską, rzuca się ją na wodę, skacze się na nią w pozycji bocznej i wtedy się ślizgamy. Kolega pokazuje różne triki, poprzoły 180-360. Mamy też różne przeszkody, najazdy i rury, na których można robić jeszcze lepsze ewolucje. W tym sezonie będziemy się ślizgać do końca września, jeśli dobrze pogoda. To jest sport dla każdego, dla młodych, dla starszych. Jak jest początkujący, to mamy instruktaż poza wodą, uczy się wtedy, jak skakać na deskę, jak do niej dobiegać. Jeśli to już ogarnie, to wtedy idziemy do wody, uczymy się rzucać deski na wodę, no i jest pierwszy ślizg. Dla początkujących myślę, że godzina wystarczy. Dzieciaki trochę później się męczą, wiadomo, mają nielimitowaną energię, tak? Ale starsi 30-40-latkowie to już po godzinie mają zakwasy następnego dnia i się męczą. Który sport najfajniejszy i czy w ogóle podobała Ci się seria Ja Cię kręcę, a Ty pokazujesz? Podsumowując całą serię Ja Cię kręcę, a Ty pokazujesz, myślę, że ciężko powiedzieć, co było najfajniejsze. Każda z tych aktywności dała dużo frajdy, ale gdybym faktycznie miał wybrać, to myślę, że jetboard daje najwięcej adrenaliny. Bardzo mi się podobało, liczę, że jeszcze coś ciekawego uda mi się spróbować. Myślę, że najbardziej Ci się podobało to, że się opiłeś najwięcej wody. Tak, zdecydowanie. Wracam do zabawy.